Prawo holdingowe to nie jest tylko prawo, które się będzie stosowało do przemysłu obronnego. Polska Grupa Zbrojeniowa nie jest jedynym przedsiębiorstwem, a można powiedzieć, że jest jednym z kilkuset grup, do której by się stosowało takie prawo. W związku z tym prawo holdingowe nie może być pisane pod jedną grupę kapitałową, czy być do jej potrzeb dostosowywane, a konsekwencje wprowadzenia prawa holdingowego dla całej gospodarki będą dużo większe niż te, które by się odnosiły tylko do grupy Pegasus.